Jesteśmy na zamku w Nowym Wiśniczu. To drugi co do wielkości po Wawelu zamek na terenie Małopolski. Ten zamek pamięta czasy średniowiecza. To miejsce, które jest świadkiem wielu historycznych polskich wydarzeń. Kiedy jest się w przestrzeni takiej jak ta, rodzi się w nas naturalnie refleksja o polskości. Czym jest polskość? Co stanowi o polskości? Jakie jest polskie dziedzictwo kulturowe? Jakie jest polskie dziedzictwo narodowe? Za chwilę w przestrzeni tego zamku posłuchacie Państwo przepięknej polskiej muzyki. Wykona tę muzykę dla Państwa orkiestra, która powstała w ramach międzynarodowych spotkań młodych, spotkań, które zorganizowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Jedną z głównych idei spotkania tych młodych ludzi było sięgnięcie po polskich kompozytorów, którzy urodzili się na Kresach, a zatem na terenie takich krajów obecnych jak Litwa, Łotwa, Białoruś czy Ukraina. Ignacy Feliks Dobrzyński to kompozytor, który urodził się na Wołyniu i w wieku 24 lat skomponował swoją symfonię charakterystyczną. To jest pierwsza symfonia europejska, która nawiązuje we wszystkich swoich częściach właśnie do wątków polskich, do polskich tematów ludowych. Ten 24-latek, rówieśnik tych młodych ludzi, którzy grają w orkiestrze, wysłał swoją kompozycję do Wiednia. Ta kompozycja nie wygrała w Wiedniu, ale zajęła drugie miejsce, co spowodowało, że była rozpoznawalna i dwa lata młodszy od Dobrzyńskiego Felix Mendelssohn Bartholdy wykonał ją w całości w Lipsku. Za chwilę usłyszycie Państwo czwartą część tej symfonii, która wykorzystuje bardzo charakterystyczny temat muzyczny związany właśnie z tą ziemią i z tym regionem polskim. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania muzyki.
Thank you.
Kolejny kompozytor, po którego sięgniemy, nie urodził się na Kresach. Jednak to jest kompozytor, którego talent odkrył Ignacy Feliks Dobrzyński. Myślę o Zygmuncie Noskowskim. Z Życia narodu to kompozycja Noskowskiego, która powstała na bazie preludium Adur Fryderyka Chopina. Jakże to wszystko bardzo polskie i tęskne, wołające właśnie o tę naszą polskość, odwołujące się do naszej polskości. Posłuchajcie jednej z wariacji z tego cyklu. Nasze spotkania to także bardzo szczególne, unikatowe wersje utworów, które wykonujemy. Konstanty Gorski to jest kompozytor, który wpisuje się świetnie w naszą ideę, bowiem urodził się właśnie na Kresach, urodził się na terenie obecnej Ukrainy. Polski kompozytor, również wybitny skrzypek. Co ciekawe, nie zachowały się prawie w ogóle kompozycje Konstantego Gorskiego. Odkryto kilkanaście czy kilkadziesiąt utworów, do których mamy dostęp, ale tylko w wersjach głosu z akompaniamentem fortepianowym. Na okoliczność naszego spotkania postanowiłem jedną z jego kompozycji zaaranżować na orkiestrę symfoniczną. A to przepiękna kompozycja poświęcona Matce Bożej. Thank you.
To, co chyba najcenniejsze w międzynarodowym spotkaniu młodych, to jest właśnie owo skonfigurowanie młodych artystów, młodych muzyków w jedną orkiestrę, ale właśnie skonfigurowanie ich jako Polaków i jako ludzi polskiego pochodzenia, którzy urodzili się i mieszkają poza granicami Polski. Na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie. Takie spotkanie pozwala nie tylko odnosić się i odwoływać do tej warstwy muzycznej, artystycznej, ale pozwala odwoływać się do czegoś głębszego, kto wie, czy może nawet nieważniejszego. Pozwala odwoływać się do czegoś, co stanowi o tożsamości tych ludzi, do czegoś, co stanowi w ogóle o ich człowieczeństwie. Antoni Słonimski napisał przepiękny wiersz Polska, w którym podejmuje refleksję o tym, co to właśnie znaczy być Polakiem. Miałem przyjemność napisać do tego tekstu muzykę i staje się ten tekst z tą muzyką niezwykle wymowny w ustach dziewczyny, która jest Polką, a urodziła się i mieszka w Wilnie. Słowników, my gdzieś stoi i
książce po. Ostatni kompozytor, po którego sięgnęliśmy w tegorocznych spotkaniach młodych, to Wojciech Kilar. Ten kompozytor urodził się we Lwowie, czyli świetnie wpisuje się w konwencję, w ideę polskich kompozytorów urodzonych na Kresach, po których sięgamy. Pierwsza kompozycja, którą chcemy zaprezentować, po którą sięgnęliśmy, to kompozycja z tego działu muzyki Wojciecha Kilara, muzyki filmowej. Utwór zatytułowany Witek i Alina, który podejmuje temat miłości młodych ludzi, który zostaje złamany przez dramat wojny. Coś bardzo bliskiego człowiekowi, zderzenie dwóch światów. Z jednej strony czegoś bardzo szlachetnego, a z drugiej strony czegoś dramatycznego, strasznego. Thank you.
W tegorocznych spotkaniach młodych sięgnęliśmy po jeszcze jedną kompozycję Wojciecha Kilara. To utwór bardzo znany, zatytułowany Orawa, bazujący na ludowym podhalańskim temacie. Sięgnięcie po taki utwór jest zawsze dość ryzykowne, w szczególności jeśli chce się stworzyć wersję bardzo unikatową. A my chcieliśmy stworzyć wersję taką, która mogłaby być utożsamiana właśnie z tą orkiestrą, orkiestrą Międzynarodowego Spotkania Młodych. Czy ta wersja jest szczególna, unikatowa? Sami to ocencie. Thank you.
We'll be right back.